Moi drodzy, to jest właśnie ten dzień. Dzisiaj, piątek o godzinie 13:00 spotkam się z włamywaczem, który włamał się na Wojanowice. I ostatnio, jeżeli byliście na live, widzieliście, co nam zrobił tutaj jeszcze więcej ten włamywacz. Słuchajcie, włamywacz pozamykał całe wszystkie wejścia do domków zieloną wełną, więc to była jakaś kompletna masakra, musiałem to wszystko naprawiać, ale w sumie nie zepsuł Wojanowic, po prostu zrobił takiego małego psikusa i z tego powodu jestem mega ciekaw, jakie on ma tutaj zamiary. Słuchajcie, tutaj specjalnie również na live wybudowałem fortecę, bo w tym miejscu ten właśnie włamywacz zrobił taki bunkier. Ja ten bunkier teraz zniszczyłem i postawiłem tutaj fortecę. Ta forteca będzie, wiecie, podglądam na całe dosłownie Wojanowice. Tutaj ze wszystkich stron będę wiedział, jeżeli ktoś będzie chciał przyjść. Latarnie widzimy i tutaj to morze tutaj takie ogromne. Jest godzina, już wam mówię, 12:55, więc mamy ostatnie 5 minut na to, żeby się przyszykować. Musimy naprawdę się postarać. Słuchajcie, to nie wszystko. To, co tutaj mamy, to nie wszystko, ponieważ chcemy zrobić również armię golemów, która będzie nas broniła. No jednak nie wiemy, jakie zamiary ma ten włamywacz i naprawdę ja jestem taki mega podekscytowany, a z drugiej strony trochę się boję, bo co to będzie? Nie mam zielonego, tak jak nasz włamywacz, pojęcia. Więc weźmy sobie szybciutko jak najwięcej żelaza. Mamy kilka ostatnich chwil na to, żeby zrobić tą armię golemów. No i czekajcie, muszę tutaj wyciąć, o właśnie, muszę wyciąć główki z tych dyń, żeby postawić golema. Okej, o jest, udało się. Dobra, mamy golema, który ma bronić naszej wioski. No i teraz, skoro już wiemy dokładnie, jak się robi golemy, ej właśnie, możemy zrobić ich więcej. Patrzcie na to, przecież tutaj mamy jeszcze kolejne dynie, więc patrzcie, bum, kolejny golem i bum, będzie jeszcze kolejny golem, bum, haha, armia golemów tutaj będzie broniła naszej wioski, broniła Wojanowic, nie ma opcji, że oddamy Wojanowice bez walki. Jeżeli ten włamywacz będzie chciał tutaj przyjść, będzie chciał rozwalić Wojanowice, nie ma szans, będzie musiał wytrzymać w starciu z nami oraz oczywiście z golemami. Dobra, w takim razie weźmiemy sobie od razu jeszcze więcej dyni. Ej, w sumie tych dyni nie mam za dużo, o tutaj. Dobra, zwracam honor, okej, mam tych dyni jednak potężnie dużo, przepotężnie nawet. I teraz wytniemy sobie naprawdę bardzo dużo twarzyczek dyniowych, ponieważ robimy armię golemów. No i proszę bardzo, cyk, 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 cyk. W skrócie powiem, że jeżeli ten włamywacz tutaj przyjdzie i nie będzie miał, wiecie, jakichś zamiarów pokojowych, to ja mu nie wróżę ciekawej przyszłości. Słuchajcie, jak dla mnie ten porywacz z nami kompletnie nie ma szans. No popatrzcie na moją zbrojkę, ochrona 4, niezniszczalność 3 i do tego jeszcze naprawa. Nie ma opcji, jeżeli ta osoba jest silniejsza, to jest po prostu jakieś, nie wiem, niemożliwe. Musiałbym mieć jakieś chyba cheaty. Chociaż kto wie, może jakieś cheaty ma, skoro się tutaj dostał na tą przygodę w Wojanowicach. To jest właśnie dla mnie najbardziej podejrzane i pierwsze, co bym chciał się dowiedzieć, to właśnie to, jak ta osoba się tutaj dostała. Nie wiem właściwie, kto to jest do teraz. Cały czas nie mam zielonego pojęcia, ale pójdziemy, no i miejmy nadzieję, że się w końcu przekonamy. Dobra, zostało naprawdę niewiele czasu. Ostatnie kilka minut, chyba 2 minuty ostatnie zostały, więc szybko stawiam golemy, no i będziemy obserwować, co się dzieje i czy ten gościu nadchodzi, czy ten włamywacz tutaj będzie. Dobra, postawimy sobie również tutaj jednego golema, który będzie bronił wejścia, bo to jest bardzo ważne. O proszę, jeden i czekajcie, może jakiś drugi jeszcze golem. Dobra, zróbmy jeszcze drugiego golema tutaj. Musimy naprawdę tutaj się dobrze uzbroić, naprawdę dobrze przygotować. Uwaga, cyk, no i pył, okej, gitara. Kolejna porcja golemów, proszę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I mówiłem, że po coś się przydaje to żelazo, prawda? Mówiłem, że po coś się przydaje. Dobra, i jednego jeszcze golema zrobimy sobie gdzieś tutaj na górze. Może być gdzieś tutaj, uwaga, cyk, cyk. Miejmy nadzieję tylko, że nie spadnie tam w dół. Uwaga, cyk, okej. No i mamy golema na górze, o nie, on zeskakuje. Nie zeskakuj, golem, życie jest piękne. Okej, łazi tutaj. Dobra, w takim razie, słuchajcie, teraz będziemy wypatrywać tego gościa, włamywacza, który się włamał na Wojanowice. Jest 12:59, więc została minuta. No i zaraz będzie dobijać 13 i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, biegam sobie tak tutaj i słuchajcie, 13 dobiła. Jest 13:00 i naprawdę nie mam pojęcia, z której strony ta osoba tutaj może przyjść, bo właśnie ja jestem skupiony bardziej na tym tutaj terenie, ale możliwe, że przecież skądś tutaj może przejść i tak dalej. W ogóle nie mam, jest tutaj też... Ej, widzę łódkę! Ktoś płynie! 13:00! Dobra, czekaj, 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 czekaj. Kto to jest? Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Halo! 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 Co jest?
Gość, przedstaw się, przedstaw się. Ja jestem Palion, ale jak chcesz, to mów mi ogór. Ja lubię zielony kolor. O, co? Ogór? Ogór? Ogór, no. Możesz mi tak mówić. Słuchaj, gościu, czy to ty włamywałeś się do nas? Mam tutaj broń i nie zawaham się jej użyć, o, rozumiesz? Jezu, co to? Jak ty to wyczarowałeś? Nie, ja ci powiem tak. Jestem magikiem. Ja jestem przyjacielski i lubię ludzi. Ja zmieniam świat na zielono. Ale jak zmieniasz świat na zielono? Ale to znaczy, zauważyłem całe Wojanowice, żeś mi od zielonej wełny dał, całą moją podłogę, ale powiedz mi, jaki to ma sens? Po co to robisz? Jak ale się... A no. Powiedz mi, jak patrzysz się na zielony kolor, to co widzisz? Zielony kolor! Nie, przyjacielu. To jest kolor dobry dla oczu. Nie boli się oko. No, jak patrzysz na czerwony, to na przykład jesteś bardziej zdenerwowany, a jak patrzysz na zielony, nie, to jesteś gościu, szczęśliwszy. W ogóle śmieszne jest to, że otaczają cię zielone żółwie, jak tak o tym gadasz, więc chyba lubię... Co ty, nie zbliżaj się tutaj! Nie kazałem ci jeszcze się zbliżyć! Czemu? Nie, czy ty masz jakąś broń. Boję się, że... Masz? Nie, ja pokażę ci, co mam. Pokaż. Schabowe. I wełnę. Schabowe i pełne? I buty. I nic więcej. Obiecuję ci na moje serce. Ale ja widziałem w twojej tajnej bazie, że miałeś jakieś tam inne rzeczy. Ale wprawdzie były to mojego słabe, dziadka, ale... to mojego dziadka i niech one tam zostaną. Zejdźmy tutaj na ląd i muszę ci zadać kilka pytań, zanim mogę cię wpuścić na Wojanowice. Po pierwsze to tutaj żółwio. Ale dobra, słuchaj. Po pierwsze, jak dostałeś się na Wojanowice? Jak ty to zrobiłeś? Krążyłem się przez świat. Normalnie grałem sobie na zwykłym survivalu u siebie. Wchodzę w teleport, by wejść do Netheru. Patrzę, nie poszedłem do Netheru, nadal jest zwykły świat. Gdzie jakaś pustynia ogromna, a tam miasto, jak ty to mówisz, Wojanowice. I wchodzę, no to nie ma tu zieleni w ogóle, patrzę, nie ma zieleni. No to mówię, biorę wełnę ale i zmieniam wszędzie. No ej, przestań, jeszcze nie rób. A pytałeś się, czy chcemy to właściwie, czy chcemy tą zieleń? Patrz, ile tutaj jest zieleni, my już mamy dość zieleni. Ale to jest taki zielony bogaty, a to jest zielony... Biedny? Co? Biedny zielony? To czyli ty się jesz zielony biedny. Nie, to jest zielony... Dla wszystkich ludzi tak naprawdę. Dla wszystkich, okej. Okay. No okej, okay. Widzę, że chyba nie jesteś jakiś groźny. Raczej tutaj nic nie zrobisz złego Wojanowicom. Ale powiedz mi, no ja nie chciałbym, że... O, dziękuję za schabą szczaka. Ja naprawdę bym nie chciał, ale w ogóle śmiesznie wyglądasz w tych butach. Czemu masz akurat kolczaste... Skąd masz Ej, ty coś kręcisz, kolczaste buty trudno zdobyć. Skąd masz kolczaste buty? Znalazłem, to jest właśnie po dziadku. On mi powiedział, żebym je nosił, bo to jest pamiątka po prostu po nim. Ale dziadek zobacz, też jest patrz, na tym poczekaj, naszym poczekaj. Świecie, na Wojanowicach? Zobacz podeszwę, tam pisze dziadek Henryk. Nie widzę żadnego napisu dziadek Henryk. Dobra, ja widzę, bo ja widzę inaczej. No dobra, to trafiliśmy, słuchajcie, widzowie, chyba na jakiegoś psychola zielonego koloru, naprawdę. Słuchaj, ja ci mogę tutaj zrobić wejście, patrz, wejdź, ale jeden ruch, no nie, tak nie, słuchaj. Nie, musimy cię nauczyć kilka rzeczy, zanim tutaj wejdziesz, słuchaj. To jest moja armia, jeżeli za bardzo będziesz rozsadzał tutaj ten zielony kolor, to cię zaatakuje, rozumiesz? Ale mówiliśmy razem, znaczy pisaliśmy przez tabliczki, że mamy sami się spotkać. No ale ja nie wiedziałem, czy mogę ci ufać. Dobra, ale jak mnie dotkną, to mnie nie będzie. To zginiesz, ale to dlatego, bo ja myślę, że ty jesteś bardziej uzbrojony, a ty nie jesteś chyba taki jakiś groźny. W ogóle nie, przychodzisz ja z jakimi intencjami groźnymi, czy po co właściwie te Wojanowice mi najeżdżasz? Nie możesz sobie innego świata odwiedzić, tylko ja musiałeś ten... Ja przychodzę z zielonymi intencjami, czyli bardzo, bardzo łagodnymi. Czyli ty chcesz całe Wojanowice zmienić na zielono, na to ci nie pozwolę. Nie, to nie muszę, ale no, zaprzyjaźnimy się. Chcesz się zaprzyjaźnić, ale co masz do zaoferowania od przyjaźnienia? Ja będę twoim ogórkiem. O, co? Nie chcę! Nie chcę! Idź stąd! Skacz tam! Nie, zbuduję sobie jakiś ogórek tu obok, nawet nie muszę tu, no nie będę ci tutaj, wiesz, jakimiś ogórkami tutaj zasypywał. Obok i będziemy sobie żyli. Ja będę handlował z tobą zieloną wełną i no, ogórków nie ma, ale tak, no. No... Dobra, słuchaj... Nie wiem, w sumie słuchaj, no Wojanowice są... Dobra, przedstawię ci mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Ja, ale dużo ich masz. No, dużo jest golemów, bo to duże miasto, a duże miasto potrzebuje dużo obrony. Więc słuchaj,
Może oprowadzę cię trochę po tych Wojanowicach i w tym momencie sobie również pogadamy. Słuchaj, to są bobodziarki, tutaj tworzą się villagerowie, tutaj jest... Bobodziarki? Ja myślę, że bobasy. Bobasy? Nie, to jest bobodziarki, to są bobodziarki, a w środku robią się bobasy. Aha, tak. Ale te takie małe villagerki, tak? Bobo tak zwane, bobo się tam robi. Bobo! A to są przyjaciele! To przyjaciele, ale nie farbuj ich na zielone tak jak pofarbowałeś tych tutaj przyjacieli. Widzisz co z nimi zrobiłeś? Ale no powiedz, no lepszy niż biały chyba. Nie no, fatalny, przecież ja miałem swoje kolory, a ty mi zielony zrobiłeś. I stąd masz tą całą wełnę wszystko? Co? Jak ja chodzę, to tylko zbieram wełnę. Ja nie mogę. No dobra, przyznam ty naprawdę się. Masz dzika na punkcie zielonej wełny. Żeby one nie słyszały. No dobra, one... dobra. No dobra, nie słyszą chyba. No niestety. Niestety, ale troszkę podkradłem. W sensie poucinałem, ale one odrosły. Poucinałeś? Ej, ale lama słyszała to, lama im to przekaże. Co ona tu robi? Nie widziałem jej. Lama im to przekaże. Masz, jedz. Dobra, daj jej jedzenie, trzeba ją przekupić. Trzeba ją przekupić. Dobrze, dobrze. Teraz się chyba nie wygada. Lama, ani słowo, bo jeszcze masz. Ani słowo, bo żadnego schaboszaka nie dostaniesz. Pięknie. Dobra, słuchaj, generalnie nie wybraliśmy do... Au! Co jest? Ała! Pomóż mi! Biłam się jak bić. Pomóż mi! Biję wewną. Boom! Na moc! Okej, jeden dostał. Okej, jest dobra walka, nie chcę ciebie walnąć, bo jeszcze zginiesz. Okej. Ej, słuchaj! Ja tego nie chcę, ja tylko zielony przyjmuję. Tylko, a jakby te kości były zielone, to byś brał? Ale rzeczywiście! Oj, sorry, to dobra, to trzymaj trochę wełnę. Ale słuchaj, ty mnie obroniłeś. W tym momencie. Bo masz strzałę w klacie. Poświęciłeś się dla mnie. A nie, w klacie, ty. Słuchaj. Fuck. Ale ja nie czuję, bo ja. Mogłeś stracić życie, nie miałeś tego. Myślę, że zasługujesz na miejsce w gronie wojanowicowych mieszkańców. Ja myślę, że nie. Tak. Jesteś trochę świrnięty, ale myślę, że tutaj się nadajesz. Nie. Słuchaj, możesz tutaj być, dopóki nie będziesz za bardzo przesadzał z zielonym kolorem. Bo nie możemy mieć tak, że wszędzie będzie zielony. Ale czasami będę coś zmieniał, ale niedużo, dobra? Możesz sobie wyznaczyć swój teren i tam zrobić zielone rzeczy. Patrz, chodź zobaczyć. Tutaj jest, patrz jak dużo terenu. Zobacz, patrz, pełno terenu. I wyznaczymy ci taki duży teren. I na tym terenie będziesz mógł cokolwiek chciał robić. Jeżeli chcesz farmę owieczek, to rób zieloną farmę owieczek, ale tylko u siebie. A u mnie zostaw mi moje kolory. To są moje kolory owieczek. A to mają być moi przyjaciele, Jezu, ile ich tu jest. To są twoi przyjaciele. Koty nie wiem, czy można farbować, ale jeśli tak, to se możesz je przefarbować, bo nie mnie denerwują. Farby. Nie masz farby! Właśnie, a skąd wtedy wziąłeś tą farbę? Dobra, w sumie... To robiłem. No dobra, już nie chcę wiedzieć. Ale to jak to się stało, że miałeś tyle rzeczy, a teraz skończyłeś z czymś takim? Czy zabrało ci to przy teleportacji, czy to jak? Wyglądało tak. Właśnie przy teleportacji, ja nie wiem, no... Wiesz, teleportacja zawsze ma jakieś skutki uboczne. Czy ucina nogi, czy głowę, no tobie na szczęście zostawiło obudki. No. To prawda, ale ucięło mi po prostu itemki. Nie wiem, gdzie one są. Ja muszę je odbudować, ja to zdziałam, ja wiem o tym. No dobra, to słuchaj, oprowadzę cię dalej, chodź dalej. Tutaj jest nasz sklep. Sklep Płaszczka nazywa się. Płaszczka. Codziennie wysokie ceny. Coś w tym sklepie. No bo tutaj ten sklep opiera się na zasadzie wymiany. Robisz coś takiego, że do skrzynki wkładasz na przykład 3 diaksy i postawiasz na tej skrzynce tabliczkę z napisem 3 diaksy równa się na przykład 9 emeraldów. I jeżeli ktoś tutaj położy 9 emeraldów, to może wziąć te diaksy. Coś takiego. A to taka wymiana jak za dawnych czasów. Tak, to wiesz, tutaj mamy rozwinięte miasto, słuchaj. Rozwinięte ale powiem miasto. Powiem ci tak. Te golemy twojej strażnicy, to ja myślę, że ja się z nimi zakupluję i to naprawdę solidnie. Ale mają się, zobacz co mają, zielony kolor. No one tak jakby troszeczkę lubią zieleń, trochę zarosły, ale tak ja nie mogę do im pomóc, bo ten żółty to jest pleśń. Zostaw już dość. Ogarniesz sobie swoje golemy na zielono. Ale dobra, chodź dalej. Tutaj bardzo ważna informacja, słuchaj, to jest jedyna panda w tym świecie. Serio, nie ma więcej pand. Ale ona jest jakaś wściekła. Ona jest wściekła panda, tak, to jest pandziulka. Pandziula, wściekła pandziula. Aha, i nie możesz jej, jak ją przemalujesz na zielono, to ci przemaluje normalnie wszystko a na da zielono. Się? Nie da się, ale lepiej nie próbuj. Dobra, tutaj są liski. Przemalować się nie wiem, czy się da. I przestań malować moim psom obroże. Bo one mają zeza. Co? Mają zeza? Ona je patyk. No, nie patyk, tak. Jak dasz jej zieloną wełnę, to może zje wełnę. Pa. No. Nie. Pa, czekaj. Nie, a może inny weźmie. One mają już, one już coś mają w pyszkach, ale jakby nic nie miały, to może by wzięły. Moja wełna. Nie! Nie!
Nie! Coś ty zrobił! Ja zapomniałem, że ty masz dywanik! Nie! Żeś, pierwsze co żeś zrobił, żeś uwolnił! Uwolnił żeś lisy! Ale ja myślałem, że wy je wyhodowaliście, co one tak uciekają? To się bo one uciekają, bo są dziwne. Nie lubię tych lisów. Dobra. Dobra. Pogarniam je potem. Dobra, po tutaj jest apartament Kati. Tutaj masz recepcję i tak dalej. Tutaj są wszystkie te zwierzowiec Kati. Słuchaj, bo jesteśmy bogaci tutaj, rozumiesz? I... ja mogę się kisić pod słodkami tutaj. Słuchaj, tutaj jest bardzo dużo apartamentów w moim również wieżowcu, więc jak chcesz, możesz jakiś sobie wybrać, na przykład czekaj, chodźmy. No ten akurat zamieszkuje przez villagera. Nie chcemy mu przeszkadzać. Taki, ale ma na jakiś przykład... taki czajnik na łbie trochę. No trochę ma, trochę, czekaj, w sumie trochę ma czajnik na łbie. Elo czajniku. Dobra, chodź tutaj, tutaj jest taki fajny w miarę pokoik. Masz łóżeczko, masz tam coś do porobienia. To taki hotel, to ja mogę na chwilę tu się... tak, na chwilę, dopóki swojego tam miejsca nie ogarniesz i tak dalej. No i na takiej zasadzie, słuchaj. Tutaj mamy latarnię, które dają dużo rzeczy. Jak tu jest dużo zielonego. Dobra, zostaję tu. Nie, nie. Takie coś będziesz mógł sobie sam wyhodować. Takie co... dobra. To w takim razie czekaj. Ja ci muszę ewidentnie zrobić miejsce, w którym ty możesz położyć jakieś zielone swoje rzeczy. Więc słuchaj, dam ci jakieś miejsce w Bojanowicach. No sam fakt, po prostu dobra, czekaj. Daj trochę zielonej wełny, wiem, że pewnie nie chcesz, ale daj trochę zielonej wełny. A tak ze stag daj. Ze stag daj, to będę zadowolony. Okej. Okay. Dobra. Ale w ogóle tak patrzę, to chyba ci się spodobał ten zielony kolor, no wszędzie zostawiłeś nawet. No akurat te dywaniki są bardzo spoko, powiem ci. Więc zostawiłem, bo w miarę fajnie fitują. Ale dobra, chodźmy tutaj, pokażę ci miejsce, w którym będziesz mógł się osiedlić jako zielony świr. O, dobra. Myślę, że to będzie gdzieś tutaj, bo słuchaj, tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Przez pierwsze, nie wiem, 10 dni czy coś takiego, tutaj będzie twoje jedyne miejsce, w którym będziesz mógł cokolwiek tam budować. A jak już troszeczkę chociaż się ogarniesz i tak dalej, że nie będziesz rozwalał Bojanowic czy coś takiego, nie będziesz wszędzie robił zielonych rzeczy, to wtedy będziesz mógł dalej gdzieś budować. Aaaa! Spadłem. O, co to? Co to jest? Taką dziurę mam pod tym. No. W sumie dziura też się liczy, żeby wiesz, żeby ją jakoś, nie wiem, zabudować zielono. Dobra. No, więc spoko. Okej. Ja bardziej bym się martwił twoimi liskami, nie wiem gdzie one są. Liski się, zresztą te liski nie lubię ich tak, bo uciekają na stop. Więc jak się zgubią, to w sumie nawet lepiej, bo nie musiałem ich rozwalać. A dawały wam coś? Nie, w sumie tylko problemy. Dobra, słuchaj, trzeba tutaj to zabudować i to będzie twoje miejsce. Ale to będzie piękne. No, no nie. No dla ciebie może piękne, ale dla mnie, no, no nie wiem. Dobra, zobaczymy. Powinieneś się naprawdę cieszyć, że daliśmy ci tyle tutaj miejsca do życia. Ale dziękuję. O, proszę, proszę, proszę. Dziękuję. No i to póki co jest właśnie twoje tutaj miejsce. Możesz sobie budować co chcesz. A w przyszłości będziemy mogli ci to powiększać. A w przyszłości będziesz mógł budować gdzie tylko chcesz. Tylko wiesz, za bardzo nie świruj z zielonym. No nie, już dobra, to teraz możesz się tutaj wczuć, wczuj się. Ja tutaj, to jest chwilowe. To jest okej. To jest chwilowe. A, to jest twoje, no. Prosto. Tak. I ja tu będę mieszkał. Okej, dobra, to słuchajcie. Tapiam się w tło? Czekaj, czy ej, w sumie nie widać cię. Elo, gdzie jesteś? Nie. Gramy w chowanego. To wystarczy, że tak staniesz tutaj. Myślę, że daję ci około godzinę i ty z tego zrobisz jakąś, nie wiem, zieloną fosę czy coś. Nie, ja się nie, boję. To będzie pięknie. Ja cię tutaj zostawiam, tam się baw, słuchaj, a ja muszę troszeczkę kilka rzeczy przemyśleć, więc zostań tutaj, ogarnij, co tam masz ogarnąć, możesz tam budować, a ja sobie tutaj pójdę i troszeczkę kilka rzeczy przemyślę. Dobra, to na razie, dobra, to zoba. Na razie. Okej, okay. Słuchaj, czy wy to widzieliście? To się wydarzyło zupełnie coś, czego się nie spodziewałem. Słuchajcie, ja myślałem, że to będzie jakiś gość, który będzie chciał najechać naszą wioskę, rozwalić Bojanowice, czy coś takiego, że jakiś w ogóle haker, że się włamał, a okazało się, że po prostu go źle teleportnęło. Był na swoim survivalu, a potem dało go tutaj. Nie mam pojęcia, jak to się stało na dłuższą metę, bo to jest chyba niemożliwe. Ale jak widzicie, na Bojanowicach dzieją się różne rzeczy. W takim razie po prostu, no, zobaczymy. Może uda nam się go troszeczkę nauczyć, wyprostować, żeby za bardzo z tym zielonym kolorem nie przesadzał. No i napiszcie, co o nim myślicie. Co myślicie o nowej osobie na Bojanowicach? Ja wam szczerze powiem, że w sumie, jeżeli tutaj nam faktycznie będzie robił jakieś fajne, ciekawe budowle, to czemu nie? No słuchajcie, Bojanowice
są miastem, które ma się cały czas rozbudowywać, więc im więcej rąk do roboty, tym lepiej. Tylko miejmy nadzieję, że wszystkiego nie będzie malować na zielono. Ale wyznaczyłem mu miejsce, w którym może wszystko robić, więc myślę, że spoko. Dobra, w takim razie dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Chcesz dołączyć do teamu Wojana? Wbijaj na sklep wojanshop.pl. Jest dostępny w pierwszej linijce opisu. Znajdziesz tam mega kozackie wzory na koszulki oraz gadżety Wojana, takie jak bransoletki. Dostępne są również mega kozackie promocje, więc wbijaj do sklepu, pierwsza linijka opisu. A ja ci dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć!